No i działa, elegancko. Możemy sobie jechać. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z BeamNG Drive. Moi drodzy, została dodana nowa ciężarówka, raczej ulepszona seria ciężarówek. I zobaczcie sobie, teraz jadę jedną z tych nowych, wygląda sobie tak, normalnie mamy siodło, możemy podczepiać sobie w bardzo prosty sposób naczepy. Zobaczcie, siodło się tutaj, cyk, i już mamy podłączone. O, teraz się zrobiło, czyli musiałem tak mocniej depnąć i podpory nam się podniosły teraz automatycznie. Więc mamy 22 tysiące litrów, ale fajnie wyglądają te, ten dym z rur wdechowych. Jak dodajemy gazu, to taki czarny leci, jak z prawdziwego diesla, ekstra. I tutaj mamy sterowanie ciężarówką. Możemy sobie tych wszystkich przycisków używać. Tu mamy to, tu mamy, musiałbym sobie przybliżyć. Parking brake, działa oczywiście. I tu mamy air supply. Także tym wszystkim możemy sobie sterować. A co to tutaj jest? Nie odłączyłem czegoś tam kuziwa? I teraz to my możemy się naprawdę fajnie zabawić. Zobaczcie, jaki ten zestaw jest zarypiaście długi. I to nie wszystko, co możemy tu oczywiście zrobić, bo możemy podczepić kilka naczep i przyczep do tego zestawu. Do tego chyba akurat nie, ale do innych możemy. Mamy też taką specjalną naczepę, która może się wydłużać. Ja tylko jestem ciekawy tego, czy możemy zdetonować tą cysternę jakoś. Jak zobaczyłem, że ona jest pełna. O! Kurde. Podczas gdy dodajemy gazu i tak zruszymy na pełnym gazie, puścimy sprzęgło, to wygina całą ciężarówkę. Bo ona ma napęd na tył, ma potwornie długi wał napędowy i cała ta moc ciężarówki wygina aż kabinę. Popatrz. Ja pierdicze. A czy wygina się cała rama? Musiałbym tam bliżej jakoś spojrzeć. Zobaczmy, co się dzieje przy przyspieszaniu. Tak, też się coś tam wygina, tylko słabo to chyba widać, nie? Wow. Tak, jest to w miarę zwrotne, wbrew pozorom. Może nie tak jak europejskie ciężarówki, ale jednak jakoś się tutaj na tych drogach jesteśmy w stanie pomieścić. Wjeżdżamy sobie na osiedle. Tutaj jakaś mama jedzie. O, nie zdążyłem jej uderzyć. Nie chciałem, chciałem ją tylko trochę nastraszyć. Kurde. Ta ciężarówka jest chyba niezniszczalna. Ciekawe, czy można do niej... O, właśnie się zniszczyła. Coś mi tam zablokowało skręcanie. Nie, coś tu się z przodu blokuje. Aha. Dałem podwójne jakieś tam turbo sprężarki. Maksymalna konfiguracja, bo tam można było jeszcze trochę ulepszyć jakby ten silnik. Doładować go głównie, nie? Ciekawe, czy słychać te turbo sprężarki. Trzęsie się to wszystko, kurde. Coś tam słychać. Wow. O. Okej. O. Nie mogę syczeć żarówki. Ona jest tak dosłownie na wprost, czy tak ucięty jakby przód miała, nie? Tak jakby coś tam z przodu miało jeszcze być, ale nagle stwierdzili, dobra, ucinamy tutaj, bo nie starczyło nam budżetu. O. Czemu to tak? Czemu to tak się stało? Kurde. Wcale nie jechałem szybko jakoś, nie? Powolutku jechałem sobie. Ja też powoli jadę. Raczej nie powinno nic stać. Cyk.
Oj, nie wiem, czy tu się zmieszczę. Czekaj, muszę cyrklować dobrze. Najlepsze jest to, że łączenie z naczepą dalej jest, wiesz, sztywne, nie? Tylko cała reszta już nie bardzo. Zobaczmy, chyba jakoś tak, nie? O! Okej, okay, jak tam z tyłu? Ty no, na styk! Ale chyba przejechałem bez urywania czegokolwiek. Przy dużej prędkości jest to trudne. To zostawiam to zadanie wam. Do sprawdzenia. O, co to tutaj się stało? Ktoś został, stał się zamienił się w teksturkę na ziemi. O, podpory nawet nie zahaczyły. Proszę, proszę. Panie, te sprężarki słychać, nie? Tu było sprężarki. Ale się wystraszyłem. Nie spodziewałem się, że w coś uderzy. Ale patrz, ciężarówka spoko dalej. Chciałem turbo sprężarek posłuchać. O kurde. O, teraz mi się coś chyba ze sterowaniem stało. Tak, przyblokowało mi przednie koło. Uuu, niedobrze. O, jeszcze blokowało się chyba. Tylko mam krzywo kierownicę, ale poza tym jechać można. Wszystko inne działa, więc jest okej. Okay. Nawet mi opona nie pękła, to dziwne. Załadować jakiś samochód i nim pojeździć sobie z tymi samochodami. Tak, żeby dużo takich naczep zrobić tak, i sobie zobaczyć, jak to będzie ładnie pracować. Ciekawe, czy mamy offroadową ciężaróweczkę też. O. Musimy złapać i... O kurde. Nie chcę puścić. Coś tam źle zrobiłem. Ale pomyślałem sobie, że załadujemy... Może na tą naczepkę? To jest taka naczepka, gdzie możemy powrzucać różne rzeczy. Łapmy tu. Kurde, to się urwało. O kurde. Nie tak chciałem zrobić. I... Dajmy tej siły trochę mniej, za dużo tam dałem. O, teraz jest dobrze, zobacz, nie urywa się nic. Załadujmy go na pakę. Dobra. No już mamy załadowane. Trochę tu bałaganu się zrobiło, ale to nic. I zobaczmy. Te podpory tak nisko są, no nie? Nie wiem, czy to jest odpowiednia ciężarówka do tej naczepy. Ale może się nie zahaczy. Nie będzie tak źle. O, czekaj, czekaj, bo kamera mi się popsuła. O! I wyjeżdżamy od razu z miasta. O, idealnie się mieści akurat. Okej, okay. Dobra. Niestety straciłem jeden ładunek, ale mamy jeszcze pozostały. Nie jest źle. Ty, wróciłem do tego samego miejsca, no zajebiście. Moglibyśmy sobie tu jakiś wrzucić. Tu możemy sobie tym manipulować, jak nam się podoba i nie podoba. O, czekaj, czekaj, stój. Zobaczmy. Tutaj mamy całe sterowanie. Tylko tu coś. I... Dobra. I opuszczamy. I teraz będziemy mogli sobie wjechać tutaj samochodem. Nie to wygląda, trzeba przyznać, nie? Cofamy. Powinno wjechać chyba. O, może nie. Ale spróbujmy. Tyłem czy przodem?
tyłem chyba, bo z tyłu jest cała jednostka napędowa. A ten co? Stój, kurde, gościu. Ej, na szerokość dobrze, jest tylko na dół... O nie, na długość też jest całkiem nieźle. Hamulec ręczny widać, że nawet się spisuje jakoś. Ej, najpierw wciągamy. Te podpory, zobaczcie tutaj jak się wyginają. What the hell? Ej. I co się śmiejecie? Idzie dobrze. Dobra, tu już mamy. Do góry. Podpory chowamy. No i działa, elegancko. Możemy sobie jechać. Gdzie przetransportujemy autobus? No i co się śmiejesz? Dobrze jest. O. Wszystko gra. A zobaczymy jak z manewrowaniem, czy dam radę tu manewrować. Już trochę ciężej jest. A! No i spadł. Ale ty no, wzięło go! Przewieźliśmy autobus, elegancko. A jeśli chciałbyś sobie zrobić taki normalny ładunek jak w Euro Truck Simulator, a bardziej jak w American Truck Simulator, też możesz oczywiście to zrobić, bo mamy teraz naczepę już z predefiniowanym ładunkiem i wystarczy, że taką sobie pojawisz, podjedziesz sobie ciężarówką, w sumie kurde, porównaj sobie wielkość tej ciężarówki do tamtej, nie? To wygląda jak jakiś Transformers. O, mamy. No i zapakowanych jest, nie wiem czy to są rury plastikowe, czy jakieś tam metalowe. No, cała ciężarówka się wygina, więc raczej tak. No, powiem ci, jakby z tym się cokolwiek zderzyło, co jest samochodem osobowym, powiem ci, że inoros. A jak się tu wyjeżdża chyba? Musimy się jakoś tam specjalnie przejmować innymi autami. Co tu się stało? Bo jakoś mi tak wygięło cały zestaw czy coś. Czułem na kierownicy jak mnie tak bujnęło dziwnie. No i możemy sobie dostawy robić. O! Dziwnie się na tej kamerze zewnętrznej jeździ, ale kurczę. Też jednak cały czas obserwować, jak się tu wszystko wygina, jak tu pracuje to zawieszenie, nie? Myśmy mogli jeszcze zobaczyć z bliska. O, widzicie tutaj wał napędowy. Wszystko tutaj pracuje, to jest takie zajebiste. Mi się nie chce jeździć na tej kamerze z kokpitu. Przynajmniej mi. O, i tutaj lusterko, nie bardzo. Nie wiem, czy widzicie, widzicie, nie? Słabo wygląda pikseloza. Okej. Lepiej nie jechać za szybko. Da się z tym jechać. Musi to być naprawdę jakieś zajebiście ciężkie. Były jakieś amerykańskie jednostki podane, ale nie potrafię wam przetłumaczyć, ile to kilogramów dokładnie jest. Tutaj mamy taką dużą kabinę, więc jest tam łóżeczko. Możemy się pójść przespać. Niestety nie ma okienek po bokach, są takie drzwiczki, którymi możemy wychodzić. Może z przeciwka coś będzie jechać akurat? Tutaj zaraz rondo. Ło, tu już driftuje, patrz. Dobra, tu coś mamy. O nie, 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 nie. A tutaj za wolno chyba jedziemy, nie? O, nic się jej takiego nie stanie. O kurde. Wcześniejszej, więc. Ale
mieści się. Nie ma źle. Przejechała sobie bez większego problemu. Zjedźmy sobie tutaj. No i sprawdźmy test z osobówką. ...80 km/h, to już powinna być zabójcza prędkość. W ogóle chyba cała ta naczepa delikatnie się wygięła, takie mam wrażenie. Dobra, gotowi. 90 km/h. Możesz, kurde, ej, ciężarówka zwolniła do 79. Coś się stało z kołem, wygiął się przedni zderzak. I dziwne, że w ogóle opona jeszcze jest w całości, ale jest mocno wygięta od zderzaka. Nie mogę już za bardzo kierownicą. O, dobra, puściło. Patrz, patrz. Coś się złego dzieje z naczepą. Okej. To wyglądało fajnie, bardzo realistycznie, nie? Trzeba przyznać. Zobaczcie, co mi się z kierownicą dzieje. Stój, kuźwa. O Boże. Mega fajne. No i tak to wygląda w BeamNG Drive. Teraz możesz być trackerem i dostarczać sobie ładunki. Fajnie by wyglądał jakiś taki pościg na jakimś multiplayerze, że jedzie sobie taka ciężarówka, musi dostarczyć gdzieś jakiś towar, a w nią zderzają inni gracze, nie? To by było mega, mega fajne. I wiesz, i twoim zadaniem jest gdzieś tam dojechać? No i wiesz, trudno by było zniszczyć taką ciężarówkę, a inni gracze mieliby jakieś super lekkie samochody. To by było naprawdę fajne. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z BeamNG Drive. Trzymajcie się, na razie. Hejas!